przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego w domu rodzinnego przy ulicy Ruczej w Krakowie. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Merytoryczna regulacja w paragraf pierwszy opinie się negatywnie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią osobowo-handlową z miejscami postojowymi w parterze budynku oraz obsługą komunikacyjną poprzez istniejące jazdy ulicy Ruczej. W związku z tym Wydział Technologii Urbanistycznych UMK z dnia 29 listopada 2013 roku paragraf drugi uchwała oczywiście w dniu podjęcia w głosowania 4 razy o 3 za wstrzymujących się opinia zarządu 4 za jednogłośnie pozytywnie. Opiniuje się negatywnie w związku z tym oczywiście pozytywnie do uchwały. Opiniuje się negatywnie w związku z tym Wydziału Architektury Urbanistycznej UMK ze względu na brak informacji w miejscach parkingowych. Ulica Ruczej, przez którą mamy przyznane inwestycje, nie jest przystosowana do przyjęcia zwiększonego ruchu samochodowego spowodowanego realizacją zamierzonej inwestycyjnej. No to tutaj już powiedziałbym, jak tam to nawiązywało lekko, no to to już jest idealny przykład. To zabiorą parking w lotem do komin pod numerem 29. Nie, tam parkują samochody w bloku 29. No. I wtedy nie będę sam się przygotować do jedzenia. Panie Przewodniczący, czy jeszcze coś w tej kwestii? Nie, mam dalej tu zadać. Nie, dziękuję. To dziękuję. Siedzimy troszkę dalej, jest 23, a 17. Nie tak jest, bo jest przesunięcie numeru. Czy ktoś z Państwa chciałby się zabrać głos? Nie, proszę Państwa. Nie da się tak, bo nie ma numeracja, proszę zapamiętać, że jest... Kto z Państwa rady jest za? Nie wiem, projektem uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że rada podjęła.